Na poziomie Unii Europejskiej, co właściwie jest oczywiste, są różne interesy państw członkowskich. Mamy takie państwa jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, które są naturalnymi, tradycyjnymi importerami zboża. Im zależy na tym, żeby część zboża, w tym ukraińskiego, u nich się znalazło. Są kraje przyfrontowe, w tym Polska, która jest tradycyjnym producentem zboża i zboża z Ukrainy nie potrzebuje. W związku z powyższym wyraźnie widzimy, że na poziomie Unii Europejskiej w kontekście nowego porozumienia o wolnym handlu z Ukrainą, które ma obowiązywać od czerwca tego roku do czerwca roku następnego, nie uzyskamy konsensusu. To porozumienie, już dzisiaj widzimy, nie będzie w pełni satysfakcjonowało Polaków i polskich rolników. Dlatego należy wypracować porozumienie przy akceptacji Unii Europejskiej na poziomie Polska i Ukraina. I to porozumienie powinno absolutnie rozstrzygać przede wszystkim napływ produktów rolno-spożywczych, w tym zboża, do Polski. Jeżeli mają być określone limity, to te limity muszą być na takim poziomie, aby nie zakłócał rynku w Polsce i aby polska administracja miała w całym procesie, na każdym etapie tego procesu zdanie decydujące. Trzeba tak podzielić kompetencje pomiędzy administracją ukraińską a polską, żeby polski rząd miał pełną kontrolę nad tym procesem i mógł w każdym momencie przykręcić kurek na napływ tego produktu z Ukrainy, nawet jeżeli on będzie w określonym limicie, jeśli zauważymy, że ten napływ towarów może zdestabilizować rynek. I tutaj jest bardzo uważny moment reakcji, żeby nie było to narzędzie reagowania następczego, czyli w momencie, kiedy zakłócenie na rynku nastąpi, tylko żebyśmy mogli zadziałać wcześniej, czyli zapobiegać tym zakłóceniom. Nie mamy wystarczających narzędzi, aby wpływać na ceny zboża, bo one są regulowane cenami zboża na rynkach światowych. Natomiast możemy mieć wpływ na ograniczenie ilości produktów rolno-spożywczych, które napływają z Ukrainy do Polski, i tutaj na poziomie rozmów bilateralnym, na poziomie porozumienia, umowy, która, liczę na to, w najbliższych dniach zostanie wypracowana, ten wpływ możemy mieć i w ten sposób w jakiejś mierze uspokoić rolników i systematycznie przywracać stabilność na polskiej wsi. To jest proces, to się nie stanie z dnia na dzień, natomiast szybkie wypracowanie tej umowy i wykomunikowanie rolnikom dzisiaj wydaje się jest takim planem minimum, które powinno być w trybie natychmiastowym zrealizowane.